Wytwórnia sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik jest jedynym producentem śmigłowców w Polsce. Wchodzi ona w skład organizacji państwowych zakładów lotniczych, posiadających bogate tradycje lotnicze, których wyroby są znane na wielu rynkach zagranicznych. Produkcja śmigłowców w Świdniku stanowi kontynuację przedwojennych tradycji polskiego przemysłu. Lataniem Polacy interesują się od bardzo dawna. Świadczą o tym stare dokumenty i gazety. Czesław Tański w 1896 roku zaprojektował i zbudował pierwszy w Polsce szybowiec, na którym wykonywał loty ślizgowe. Zaprojektował również maszynę latającą, odpowiadającą zasadom lotu obecnych śmigłowców. Wytwórnia sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik nosi imię inżyniera Zygmunta Puławskiego. Zygmunt Puławski był znakomitym polskim konstruktorem znanych na świecie samolotów myśliwskich P-11 i P-24. Zbudowany po II wojnie światowej nowoczesny zakład kontynuuje chlubne tradycje polskiej produkcji lotniczej. Pierwsze śmigłowce wyprodukowano w 1956 roku na licencji radzieckiej pod nazwą fabryczną SM-1. Były to śmigłowce trzyosobowe, napędzane silnikiem tłokowym. Na owe czasy posiadały konstrukcję nowoczesną. Dalszym rozwinięciem wersji SM-1 był śmigłowiec wielozadaniowy, pięcioosobowy SM-2. Obecnie produkujemy dziewięcioosobowy, wielozadaniowy śmigłowiec Mi-2 o konstrukcji metalowej z układem jednowirnikowym ze śmigłem ogonowym. Napęd stanowią dwa silniki turbinowe o łącznej mocy 800 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna 210 km na godzinę. Wygodne i estetyczne wnętrze zapewnia przyjemne warunki do podróży. Wersja standardowa śmigłowca przy użyciu szeregu wymiennych urządzeń może być w krótkim czasie, nawet w warunkach polowych, przystosowana do wielozadaniowych usług w rolnictwie, ratownictwie sanitarnym i transporcie. Śmigłowiec w wersji sanitarnej i ratowniczej może zabrać na pokład 4 chorych i obsługę lekarską. Wersja ta wyposażona jest m.in. w zewnętrzny dźwig pozwalający na zabranie chorego na pokład śmigłowca z trudno dostępnych terenów bez lądowania, na przykład w górach i na morzu.
Śmigłowiec Mi-2 ma zastosowanie w usługach agrolotniczych. Po zamontowaniu specjalistycznego wyposażenia śmigłowiec używany jest do opylania lub opryskiwania środkami chemicznymi z powietrza pól uprawnych, sadów, lasów. Polska wykonuje eksportowe usługi agrolotnicze w wielu krajach, prawie na wszystkich kontynentach świata. W dalszej części reportażu zobaczymy, jak powstaje śmigłowiec. Zaczynamy od wydziału kuźniczego. Kute są tutaj na nowoczesnych, automatycznych maszynach części do produkcji śmigłowców, niektóre o skomplikowanym kształcie. Zakład wykonuje kuźnicze usługi kooperacyjne dla kraju i na eksport. Wydział Obróbki Mechanicznej dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym. Obróbka części na tokarkach sterowanych numerycznie jest szczególnie przydatna w produkcji małoseryjnej, charakteryzującej się dużą zmiennością asortymentu obrabianych części. Obróbka korpusów piasty wirnika nośnego śmigłowca Mi-2, dokonywana na tokarce sterowanej numerycznie, wymaga wysokiej dokładności wykonania, co utrudnia złożoność kształtu wirnika. Wiercenie głębokich otworów w elemencie wału napędu transmisji śmigłowca dokonywane jest na wiertarkach firmy Nagiel. Zastosowanie maszyn najlepszych firm pozwala na uzyskanie wysokiej jakości produktu. Obróbka dźwigarów łopat wirnika nośnego dokonywana jest na specjalistycznych maszynach, frezarkach. Dźwigar i jego powierzchnia, pomimo znacznej długości, wykonywane są bardzo dokładnie. Każdy egzemplarz jest sprawdzany przy pomocy elektronowych urządzeń pomiarowych. Na zestawie komputerowym firmy Olivetti opracowywane są przez wysoko kwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną programy dla obrabiarek sterowanych numerycznie. Obserwujemy obróbkę skrawaniem detali do śmigłowca na frezarce sterowanej numerycznie. Frezarki te są szczególnie przydatne w produkcji z uwagi na dużą możliwość zmienności asortymentu. Na frezarce sterowanej numerycznie obrabiane są detale do śmigłowca Mi-2 o skomplikowanych kształtach i wymaganej dużej dokładności. Tutaj dokonywana jest obróbka korpusów piasty wirnika nośnego Mi-2. Obróbka okucia łopaty wirnika nośnego na frezarce sterowanej numerycznie.
Centrum Obróbcze dysponuje obrabiarkami o specjalistycznym przeznaczeniu. Ta obrabiarka posiada dwa równocześnie pracujące wrzeciona, pionowe i poziome. Pomimo skomplikowanego kształtu, detal jest wykonany szybko i dokładnie. Frezowanie jednoczesne trzech elementów do śmigłowca na trójwrzecionowych frezarko-kopiarkach firmy Rambaud. Przez zastosowanie tej obrabiarki zmniejszono czas wykonywania elementów o ponad 50% oraz wyeliminowano konieczność stosowania bardzo drogich przyrządów kopiałowych i specjalnych narzędzi. Na niezawodność sprzętu latającego wpływa duża dokładność wykonania jego części i podzespołów. Wszystkie szybko wirujące elementy w śmigłowcu są wyważane dynamicznie. Wyważanie elementów wałów transmisji śmigła ogonowego wykonywane jest na wyważarkach firmy Hoffmann. Wyważarka określa jednocześnie wielkość niewyważenia sprawdzanego elementu i jego lokalizację. Aby zmontować śmigłowiec, niezbędna jest duża ilość części złącznych. Dla zaspokojenia tych potrzeb pracuje wydział, w którym na specjalistycznych automatach produkuje się masowo śruby, wkręty i nity. Na tym stanowisku przygotowuje się i kształtuje szkło organiczne, plexiglas, na szyby do śmigłowca. Przez rozciąganie w specjalnym przyrządzie, zapewniającym utrzymanie właściwej temperatury, podnosi się wytrzymałość szkła oraz uzyskuje odpowiednią grubość i kształt szyby przy zachowaniu idealnej przezroczystości. Zestaw komputerowy firmy Olivetti do maszynowego programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Oprogramowanie minikomputera stanowi rozszerzony język geometryczno-technologiczny, pozwalający na definicję skomplikowanych brył geometrycznych oraz automatyzację technologii. Wyposażenie minikomputera w urządzenia kreślące umożliwia symulację pracy obrabiarek. Na frezarkach sterowanych numerycznie obrabiane są m.in. części do samolotów IU-86. Widzimy frezowanie prowadnicy z tytanu. Zakres roboczy obrabiarki 2500 na 800 mm pozwala na obróbkę części wielkogabarytowych. Odpowiednia konstrukcja maszyny umożliwia wykonawstwo elementów z materiałów trudno obrabialnych. W zakładach PZL Świdnik stosowana jest operacja powierzchniowego umacniania odpowiedzialnych części lotniczych na urządzeniach wibracyjnych. Umacnianie prowadzone jest metodą dynamiczną. Celem tej czynności jest wywołanie naprężeń ściskających w częściach o skomplikowanych kształtach.
Metoda ta pozwala również prowadzić zabieg umacniania części z materiałów twardych oraz wiotkich i cienkościennych, gdzie zastosowanie dużych sił statycznych jest niemożliwe z uwagi na deformację kształtu obrabianej części. Te części wykonane są ze stopu tytanu. Zastosowanie tego wysokowytrzymałościowego materiału w połączeniu z obróbką wibroumacniania powierzchniowego powoduje zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej części, a tym samym zwiększenie resursu. WSK PZL Świdnik produkuje w kooperacji lotniczej części i zespoły dla wytwórni lotniczych w kraju i za granicą. Produkcję kooperacyjną wykonujemy m.in. dla firm Piper Corporation, Messerschmitt Bolkow Blohm, Fokker oraz dla przemysłu lotniczego Związku Radzieckiego. Jedno ze stanowisk pomiarowych Wydziału Kontroli Jakości. To urządzenie pomiarowe firmy Olivetti stosuje się do skoordynowanych pomiarów automatycznych w trzech płaszczyznach skomplikowanych części. W skład urządzenia wchodzi minikomputer, drukarka oraz zespół odczytywania i perforowania taśmy. Dokładność pomiaru plus minus 8 mikrometrów. Produkcja kooperacyjna do samolotu IU-86. Klapa wewnętrzna do samolotu jest konstrukcji szkieletowo-dźwigowej. Zamiast pokryć z blachy, zastosowano płyty z bloków kulowych, które sklejane są w autoklawie. W efekcie zwiększa to wytrzymałość wyrobu. Autoklaw jest klasycznym urządzeniem do prowadzenia procesów klejenia metali. Trójpoziomowy rozbieralny podest pozwala na jednorazowy wsad zespołów klejonych o łącznej powierzchni 45 m2 i masie do 7 ton. Urządzenie posiada 24 punkty kontrolowanego podciśnienia oraz 72 punkty pomiaru temperatury. Autoklaw wyposażony jest w automatyczne urządzenia. Przy pomocy komputera prowadzone są procesy klejenia elementów w wysokiej temperaturze dochodzącej do 250 stopni Celsjusza oraz ciśnieniu 1,96 MPa. Jesteśmy na wydziale montażu zespołu do samolotu IU-86. Pasowanie i montaż odbywa się w szablonach gabarytowych.
zamiast rozwiercania otworów stosuje się przeciąganie.